Uruchomienie kamieniołomu w Miłkowej okazało się prawdziwym strzałem w dziesiątkę dla przedsiębiorstwa usług komunalnych Korzenna. W rok po uzyskaniu koncesji na eksploatację nie ma wątpliwości, że warto było poświęcić czas na uzyskanie niezbędnych zezwoleń. Przedsiębiorstwo usług komunalnych powstało w 2008 roku. W tamtym roku postanowiliśmy poszerzyć działalność o kamieniołom. Minął rok czasu. W tej chwili możemy powiedzieć, że to przedsięwzięcie było trafione. Efekty widać. Zainteresowanie wydobywanym w kamieniołomie kruszywem jest bardzo duże. Nie brakuje odbiorców zewnętrznych, którzy poszukują ostatnio także kamienia potrzebnego przy budowie urządzeń hydrotechnicznych. Niezmiennie sprzedaje się także kamień jako materiał wykorzystywany przy budowie dróg. Bezpośrednie korzyści z eksploatacji kamieniołomu czerpie także gmina Korzenna. Mając własny surowiec, drogi można budować nieco taniej. Duże zainteresowanie ofertą kamieniołomu ma także pozytywny wpływ na rozwój firmy, która w ostatnim czasie sporo zainwestowała w specjalistyczne maszyny i urządzenia. Zakupiono m.in. wagę, bez której trudno sobie wyobrazić handel surowcem na tak dużą skalę.